Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Przedziwny Bóg w świętych swoich. Rzecz o świętym Feliksie, patronie chorych dzieci. Zaprasza ojciec Prokop Kapucyn. Powyższe zdarzenie bardzo zajęło dzieci. Po chwili przerwy brat Dyzma dalej opowiadał im o ich świętym patronie. Święty Feliks, modląc się ciągle w niebie za dziećmi, najbardziej prosi Boga, żeby je zachował od grzechu oraz od tego, żeby one nigdy niczego złego się nie dopuściły. Prosi Pana Boga o łaski potrzebne dla nich do tego, żeby były posłuszne rodzicom i starszym, żeby były grzeczne i skromne w obejściu się z innymi, by były pilne w naukach, żeby chętnie oddawały się pracy, jakiej się od nich wymaga, żeby w porze właściwej, czy to w domu, czy w kościele, pięknie, z uszanowaniem i serdecznie się modliły, żeby pamiętały, że Pan Bóg jest wszędzie, że wszędzie na nie patrzy i nie tylko widzi, co robią, chociażby to skrycie robiły, nie tylko słyszy wszystko, co mówią, chociażby najciszej, ale nawet czyta ich myśli, to jest wie, o czym myślą, wie, co najbardziej lubią lub czego najbardziej pragną. Święty Feliks prosi Pana Boga, żeby dzieci wystrzegały się krnąbrności, nieposłuszeństwa, kłamstwa, gniewu, obżarstwa, próżnowania, lenistwa, a najbardziej nieprzyzwoitych żartów lub brzydkiej swawoli i nieuszanowania w kościele albo na modlitwie. Ale opiekując się wami tym sposobem, żebyście na duszy nie chorowały, to jest, żebyście się wystrzegały jak najusilniej wszelkiego grzechu, modli się też i za wasze zdrowie co do ciała, a szczególnie gdy któreś jest chore. Pośrednictwo zaś jego do Boga jest bardzo skuteczne. Pan Bóg wysłuchuje modlitwy, jakie on prawie ciągle zanosi za dziećmi, a zwłaszcza jeśli są to dzieci grzeczne i bogobojne, bo takie on najbardziej miłuje. Kiedy żył tu na ziemi, z największą serdecznością takie do siebie przygarniał i takim też teraz z nieba serdecznie błogosławi. Lecz przejdźmy już do opowiadania jego żywota. Święty Feliks urodził się roku pańskiego 1515 we Włoszech, w małej wiosce zwanej Cantalicio. Rodzicami jego byli niezamożni wieśniacy, bardzo poczciwi i bogobojni ludzie, a więc i synka poczciwie i pobożnie wychowali. Gdy był jeszcze małym chłopcem, już wszyscy, co go znali, podziwiali w nim tak wielkie zalety, że powszechnie mówiono, iż świętym zostanie. Zaś rówieśnicy jego takim uszanowaniem były dla niego przejęte, że gdy niektóre sfawoliły i niegrzecznie się zachowywały, a on nadchodził, zaraz się opamiętywały, mówiąc jedno do drugiego: nie dokazujmy, bo widzisz, oto Feliks nadchodzi. Zapewne domyślacie się, jak to grzeczne dziecko miłe musi być Panu Bogu, kiedy nie tylko, że samo nie dopuszcza się złego, ale nawet w jego obecności swawolne dzieci grzecznie się zachowują. Wielką też pociechą dla rodziców był mały Feluś, a w miarę jak podrastał, starał się, o ile mógł, pomagać im w pracy.
bo też i rodzice od najmłodszych lat i przykładem i słowem uczyli go, że każdy pracować powinien według sił i zdolności. Od tego bowiem nikt uwalniać się nie może, ani nawet ten, kto mając jakiś majątek na utrzymanie życia, zarabiać nie potrzebuje. Każdy powinien sobie koniecznie znaleźć jakieś pożyteczne zajęcie, odpowiednie jego zdolnościom i położeniu i takiemu się oddawać. Drogie dzieci, pamiętajcie o tym dobrze, że pracowanie i zajmowanie się czymś pożytecznym z trzech powodów jest obowiązkiem każdego człowieka, w jakimkolwiek byłby on stanie, a więc chociażby był i zamożnym. Po pierwsze dlatego, że gdy Pan Bóg pierwszych naszych rodziców Adama i Ewę za karę ich nieposłuszeństwa wyrzucił z raju, wtedy za pokutę nakazał im i wszystkim bez wyjątku ludziom, którzy od nich pochodzą, żeby pracowali. Z tego więc już powodu każdy pracować powinien, inaczej nie dopełniałby pokuty przez samego Boga na wszystkich ludzi wyznaczonej. Po drugie, każdy ma ten obowiązek i dlatego, że czas i możliwość korzystania z niego przez robienie czegoś pożytecznego jest darem boskim. A że Pan Bóg z każdego daru sądzić nas będzie, jak staniemy przed sądem Jego po śmierci, więc też będziemy musieli zdać przed Nim ścisły rachunek, czyśmy czasu dobrze użyli za życia. To znaczy, czy zawsze byliśmy zajęci czymś pożytecznym. Wszak jeśli ma ktoś dużo pieniędzy do użycia i używa jak mu się spodoba, czyż nie zawiniłby, gdyby zamiast obrócenia takich na coś pożytecznego, wrzucił je do jeziora albo też zakopał w ziemi, żeby ich nikt nie znalazł? A przecież podobnie postępuje ten, kto ma wiele wolnego czasu, a nie wykorzystuje go pożytecznie. I po trzecie, pracowanie i zajmowanie się czymś pożytecznym jest obowiązkiem każdego człowieka. Kto nie pracuje, kto nic nie robi, w jakimkolwiek byłby on stanie, jest próżniakiem. A próżniactwo, moje dzieci kochane, o, do jakiego wielkiego zła doprowadza ludzi. Niezamożny, jeśli próżnuje, zapada z własnej winy w niedostatek. A niedostatek, który pochodzi z próżnowania, prowadzi wielu do ciężkich grzechów, nawet i do zbrodni. Jedni poddają się nałogowi pijaństwa, drudzy kradną i inne niegodziwości czynią. Próżnowanie zaś przy zamożności to także główny powód najszkaradniejszych występków i samo w sobie przynosi już tu za życia ciężką karę na tego, który się go dopuszcza. Próżniacy doznają takiego znudzenia, takiego zniechęcenia do wszystkiego i takiego ze wszystkiego, a w końcu i z samych siebie niezadowolenia, że stają się nieszczęśliwszymi od ludzi nawet w nędzy żyjących. Ale co najstraszniejsze, bo jest to jednym z największych grzechów, tacy nieszczęśnicy wskutek próżniactwa sami sobie życie odbierają. Jak podrośniecie i gdy więcej i lepiej poznacie ludzi, to się przekonacie, że kto tylko oddaje się próżniactwu, a zwłaszcza jeśli jest zamożniejszy, staje się człowiekiem bez serca, samolubem, niemiłującym nikogo, tylko siebie samego. Wskutek próżniactwa rozleniwiony najmniejszego trudu się nie podejmie, chociażby chodziło o to, żeby bliźniego w wielkiej potrzebie będącego poratować.
Nie wiedząc z własnego doświadczenia, czym jest praca, nie lituje się nad tymi, którzy dla utrzymania życia przeciążeni są pracą. A sam, mogąc i to z łatwością, nie wspiera takich wcale, albo wspiera nieodpowiednio do swej zamożności. I dlatego bardzo często się zdarza, że gdy chodzi o otrzymanie jakiegoś wsparcia dla pilnie i prawdziwie takiego potrzebujących, łatwiej je uzyskać od osób biedniejszych, ale pracowitych, albo od tych, którzy do zamożności przez własną pracę doszli, aniżeli od tych, którzy opływając w zbytki, nigdy nie pracowali i gnuśnie oddają się próżniactwu. O moje dzieci kochane, chrońcie się więc od próżnowania jako wady bardzo zgubnej. Jak widzicie, kto próżnuje, ten nie spełnia tej pokuty, którą sam Pan Bóg wszystkim ludziom zadał wskutek grzechu pierwszych naszych rodziców. Następnie każdego próżnującego czeka surowy sąd Boży za to, że on tego wielkiego daru, jakim jest czas, nie zużył na pożyteczną pracę. I na koniec próżniactwo jest jakby drzwiami, przez które wchodzą do duszy człowieka różne inne najbrzydsze wady, a w końcu i ciężkie grzechy, przez co najczęściej staje się ono głównym powodem zguby wielu dusz. Ale zapytacie może, na czym dla was polega pracowitość? Bo przecież wy, zależąc od rodziców lub tych, którzy was wychowują, nie możecie ani wybierać sobie zajęcia, ani oddawać się innym zajęciom niż tym, które wam nakazano. Otóż dla was, moje dzieci, pracowitość polega na tym, żebyście stosownie do waszego wieku i stanu, w jakim się znajdujecie, pilnie spełniały to, co polecają wam rodzice lub ci, którzy kierują waszym wychowaniem. Jeśli was uczą czegoś, żebyście do tej nauki z wielką pilnością się przykładały, nie tracąc czasu na zabawy lub rozmówki w porze, kiedy uczyć się powinniście. A jeżeli wam pozostawione są jakieś dłuższe chwile wolnego czasu, żebyście go nie trwoniły na błahe, próżne i niepożyteczne zajęcia, lecz koniecznie wynalazły sobie coś, co by to dla was czy dla innych mogło się na coś przydać. Najlepiej, żebyście wtedy próbowały prac, których możecie się podjąć i którym możecie podołać. Chłopcy niech zajmują się czymś właściwym mężczyznom, a dziewczynki robótkami kobiecymi. Zresztą róbcie cokolwiek, gdy macie czas wolny, ale nigdy nie próżnujcie. Lecz szczególnie to dzieci rodziców niezamożnych mają sposobność ćwiczenia się w cnocie pracowitości. Im zwykle nigdy nie zabraknie zajęcia pożytecznego. Skoro bowiem podrastają, rodzice chcą, żeby im wedle sił i możliwości pomagały, czy to w domu, czy poza domem. Takim więc nie tyle trzeba wystrzegać się próżnowania, bo na to dzięki Bogu czasu nie mają, lecz raczej tego, żeby to, co robią, nie robiły niechętnie, niedbale i leniwo. Bo i pracując na pozór, można próżnować, a to wtedy, gdy to, co robić się powinno, nie robi się z należytą pilnością. Otóż święty Feliks, o czym już wspomniałem, jak tylko podrósł, odznaczał się wielką pracowitością. Ponieważ rodzice jego byli niezamożnymi wieśniakami, więc jeśli tylko mógł, pomagał im w pracy. Było ich pięcioro rodzeństwa,
a dwoje starszych od Feliksa. I chociaż wszystkie te dzieci bogobojnie wychowane rzadko kiedy dawały rodzicom powody, by je trzeba było napominać, Feliks tak się sprawował, że nigdy na naganę nie zasłużył. Zaledwie zaś skończył 12 lat, był już tak pracowitym i tak matce w domu i ojcu w domu pomocnym, że rodzice nie musieli go popędzać do pracy, lecz powstrzymywać go od niej. Przy tym był cichy i posłuszny jak tylko można. Nie tylko spełniał z największą ochotą i pilnością wszelkie zlecenia rodziców, ale starał się odgadywać ich życzenia. Zdarzało się nieraz, że gdy ojciec lub matka mieli mu nakazać jakąś pilną robotę, on już ją wykonał, domyślając się, że im o to chodzi, żeby akurat to szybko było zrobione. Nigdy nikt nie słyszał sprzeczającego się go ze starszymi czy z rówieśnikami, właśnie dlatego, że był bardzo pokorny i ustępliwy. Chodząc do wiejskiej szkółki, odznaczał się taką pilnością w naukach i wzorowym zachowaniem, że go nauczyciel nigdy karać nie potrzebował, a inni ciągle za wzór przedstawiali go do naśladowania. Wkrótce też prześcignął wszystkich swoich, nawet starszych szkolnych kolegów i niespodziewanie szybko nauczył się doskonale czytać. I stało się to dla niego wielką uciechą, bo był chłopiec zdolny, bardzo pojętny i bardzo pragnął się uczyć. Toteż jeśli mu kiedyś zbywało czasu od koniecznych zajęć, brał książeczkę, szedł na odosobnienie i czytał. Ale jak się wam wydaje, co dla niego było najciekawszym? Do czego on, wyuczywszy się czytać, wziął się najpierw i to z wielką ochotą? Czy jakąś zabawną bajeczkę albo powiastkę czytał? Czy postarał się o jakąś książeczkę z obrazkami różnych krajów, miast albo zwierząt i kwiatów i o tym pragnął się coś dowiedzieć? Nie, chociaż i w tym nie byłoby nic złego, ale on wziął się do czegoś znacznie lepszego. Wyprosił sobie u księdza proboszcza obszerniejszy katechizm niż ten, z którego uczono dzieci tej wioski w szkole. Dostawszy zaś tę książeczkę, w niej to rozczytywał się najpilniej. A wszystko brał do serca. W miarę jak się przez to oświecał w religii, coraz więcej kochał Pana Boga. Coraz usilniej starał się postępować, zawsze tak jak Pan Bóg przykazuje i jak Kościół uczy. Postanowił sobie żyć w ten sposób, żeby być doskonałym chrześcijaninem, a więc przede wszystkim starać się o zbawienie duszy. I z tego bierzcie naukę, czym jest czytanie, a zwłaszcza dla młodych ludzi. Czytanie, moje dzieci kochane, jest posiłkiem umysłu, tak jak przyjmowanie pokarmu jest posiłkiem ciała. I tak jak w pokarmach, jedne są mniej lub bardziej posilające, inne zaś tylko obciążające żołądek. Mogą też być i zatrute, wówczas ich spożycie sprowadza chorobę lub śmierć. Podobnie jest z czytaniem. Książka ucząca nas rzeczy pożytecznych zasila nasz umysł wiadomościami, które dla niektórych osób bywają niezbędnymi. Książka pobożna rozbudza w nas zamiłowanie cnoty oraz wstręt do wszystkiego, co może Boga obrazić. Książka pisana o błahych, dla zabawy tylko urojonych wypadkach, na przykład tak zwane powieści, prócz płochliwej rozrywki, a najczęściej niebezpiecznej,
żadnej zgoła korzyści nam przynieść nie może. Czytanie zaś złych książek, niemoralnych, niereligijnych, jest dla każdej bez wyjątku duszy prawdziwą trucizną, od której wielkie mnóstwo dusz w naszych szczególnie czasach na wieki się gubi. Pamiętajcie o tym, dzieci kochane, nie czytajcie nigdy nic takiego, co by wam rodzice do czytania nie wskazali. A jak Pan Bóg da, podrośniecie i sami co do tego wybór robić będziecie. Nie zapominajcie o tym, co wam tu o czytaniu powiedziałem, bo jest to ostrzeżenie niezmiernej wagi. Zauważyłem, że trochę za długo rozmawiałem z wami o różnych rzeczach, a mało opowiedziałem o życiu waszego świętego patrona. Na dziś jednak dość będzie na tym, bo i słońce ma się ku zachodowi i czas waszej rekreacji upłynął. Jeśli chcecie, jutro przyjdę tu znowu i dalej opowiadać będę, ale chyba mniej już wdając się w nauki, a więcej samych szczegółów z życia świętego Feliksa przytoczę. O nie, ojczulku drogi, zawołały dzieci, tuląc się do staruszka. Niech ojczulek jutro tak jak dziś mówi, bo przecież widział, żeśmy go pilnie i chętnie słuchały. Tak jest w istocie, moje aniołki, rzekł brat. Niech wam za to Pan Jezus wynagrodzi. Wielką mi tym sprawiłyście pociechę i sądzę, że dla waszych duszyczek nie było to bez pożytku. Jeśli więc dobry Bóg pozwoli, jutro o tej samej porze przyjdę i jak dziś dalej mówić będę do was. Pożegnawszy się z tymi grzecznymi i miłymi dziećmi, pobłogosławił je, a one z matkami i piastunkami poszły do domu, a on zaś wrócił do klasztoru. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Żywot świętego Feliksa, patrona dzieci. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.